Cześć, mobilny Windows nie jest ciągle specjalnie popularną platformą na rynku, natomiast tak się składa, że można kupić kilka ciekawych modeli z tym systemem o dobrych podzespołach za dobre pieniądze. Takim modelem wydaje się być Lumia 640. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy tak jest. W związku z tym oglądajcie mnie przez najbliższe 100 sekund. Po przejęciu Nokii przez Microsoft nie zmienił się charakterystyczny design tych telefonów. Natomiast co warto wiedzieć o Lumia 640? Z całą pewnością po pierwsze to, że telefon ma dobry zestaw podzespołów. Średnio półkowy, ale taki solidny. 4-rdzeniowy procesor, 8-megapikselowy aparat fotograficzny, ekran w rozmiarze 5 cali rozdzielczości HD. Na pokładzie jest również obsługa sieci LTE, w związku z tym można przeglądać internet z dobrą prędkością. Po drugie, to często podkreślam przy okazji telefonów z serii Lumia, również podkreślę tutaj. Telefon ma wymienną obudowę i to jest świetna cecha, ponieważ jeżeli ta obudowa się zniszczy, zepsuje, zarysuje, możecie sobie kupić inną. Telefon również dostępny jest w wielu kolorach, w związku z tym możecie wybrać ten, który Wam się podoba najbardziej. Po trzecie, w przypadku mobilnego Windowsa, czyli systemu, na którym telefon pracuje, najważniejsze jest dobre skonfigurowanie panelu kafelków, który jest głównym ekranem obsługi telefonu. Te kafelki mogą być skrótami do różnych programów, mogą być również skrótami na przykład do ulubionych kontaktów. W związku z tym polecam wszystkim poświęcić po zakupie telefonu kilka chwil po to, żeby skonfigurować ten panel tak, żeby był jak najwygodniejszy dla Was. Po czwarte, Microsoft ostatnio zaprezentował nową wersję systemu dla tego telefonu. Ona nazywa się Windows 10 i tak się składa, że Lumia 640 będzie jednym z pierwszych telefonów, która dostanie taką aktualizację. Bardzo to pozytywna rzecz, że producent dba o nowe wersje systemu. Warto jednak pamiętać, że na mobilnego Windowsa nie wszystkie aplikacje są dostępne. Jeżeli jakiś używacie na swoim dotychczasowym smartfonie często i ją lubicie, sprawdźcie, czy na pewno jest kompatybilna z tym telefonem. Lumia 640 natomiast jest dostępna w bardzo dobrej cenie w sieci Play. Jeżeli chcecie kupić telefon z abonamentem, ja gorąco polecam. Trzymajcie się, cześć!